Historia polskiej demokracji to w jakimś sensie historia sporów prezydenta i premierów, prezydentów i premierów. Począwszy od Lecha Wałęsy i jego sporów choćby z premierem Waldemarem Pawlakiem, przez Aleksandra Kwaśniewskiego i jego spory choćby z Leszkiem Millerem, to owa słynna szorstka przyjaźń, która doprowadziła między innymi do upadku de facto Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aż po ostatnie wydarzenia, czyli o bardzo, bardzo szorstką przyjaźń Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. To tak naprawdę rezultat bardzo źle napisanej konstytucji. Rezultat konstytucji, która zakłada, że premier musi toczyć walkę z prezydentem. Abyśmy nie byli świadkami co tydzień nieomal kolejnych odsłon takich wojen między prezydentem a premierem, powinniśmy tę konstytucję zmienić. Powinniśmy zdecydować się albo na system prezydencki, albo na system kanclerski, czy parlamentarno-gabinetowy. Problemem jednak jest to, iż do zmiany konstytucji potrzebna byłaby zgoda zarówno premiera, jak i prezydenta. I oto kwadratura naszego tandemu może stanąć temu na przeszkodzie.